Siema, ja jestem Koza, to jest kanał Koza Streama, to kolejny odcinek kariery Realem Valladolid. Odcinek, w którym naprawdę czeka nas jeszcze bardzo dużo pracy i ciężkich decyzji finansowych. Jak widzicie, tak wygląda nasz budżet transferowy, no i teraz trzeba będzie się odrobinkę podliczyć i zastanowić samemu przed sobą, co nam się bardziej opłaca, kogo bardziej chcemy, jak to wszystko powinno wyglądać. Ale na samym początku, słuchajcie, mam nadzieję tradycyjnie, że zostawicie łapkę w górę, zapraszam do subskrypcji kanału, no i mam do Was oczywiście pytanie, a mianowicie moje pytanie to jaki jest Wasz ulubiony film superhero? Jakiś czas temu mieliśmy dyskusję na ten temat na streamie, to nie jest mój osobiście ulubiony gatunek filmów, bo uważam, że są to filmy dosyć marne w dużej mierze, ale jest parę perełek, które też są jednymi z moich ulubionych filmów. Logan, ale przede wszystkim Spider-Man Uniwersum jest absolutnie genialny, tak więc to jest jeden z moich ulubionych filmów po prostu. Aczkolwiek mimo wszystko, jeśli chodzi o uniwersum Marvela i wszystkie Avengers i tak dalej, to nie jestem fanem, delikatnie rzecz ujmując, ale myślę, że część z Was może być, więc jestem ciekawy Waszych opinii, albo na przykład może ktoś woli uniwersum DC i Mrocznego Rycerza i tak dalej. Ciekawy jestem, naprawdę jestem ciekawy, co tutaj odpowiecie. Ja sam serię z Batmanem lubię bardzo mocno, aczkolwiek jest ona dosyć mroczna i ciężkawa momentami. Tak czy siak, wracając do tego, co się tutaj dzieje, bo przynajmniej w naszej karierze, przynajmniej obecnie w naszej karierze nie jest jakoś mega ciężko, więc trzeba się cieszyć z tego powodu i trzeba się cieszyć ze sprzedaży Rofo, który od nas odejdzie. Dziękuję za lata współpracy, ale czas się pożegnać. Odrzucamy tę ofertę, tego pana nie mamy zamiaru się pozbywać. Florentino, fajnie, tam macie klauzulę odstępnego. I teraz tak, Kufra odejdzie, Rofo odejdzie, Brazao odejdzie na wypożyczenie. Swoją drogą trochę słabo to zrobiłem, bo nie znegocjowałem jego, ale to jest mała pensja, więc bez przesady. Więc tak, tutaj patrzymy na kolejne 30 milionów i przyznam szczerze, sam przed sobą zastanawiałem się, jak to rozwiązać z bramkarzem, jak to tutaj ugryźć, czy ten López, czy ten Soria. Wydaje mi się, że w obliczu tych nowych transferów, których dokonujemy, jesteśmy w stanie zmieścić transfer Diego Carlosa, Lópeza i tego portugalskiego rozgrywającego. Wydaje mi się, że jesteśmy w stanie to zrobić. Mam takie wrażenie, że jesteśmy w stanie to zrobić, ale z drugiej strony zastanawiam się, czy nie zrobimy po prostu transferu od razu Paquety, ponieważ Milan będzie chciał może go upchnąć, wiecie, w ostatniej sekundzie sprzedać. To czemu my go mamy nie kupić? Czemu my go mamy nie kupić teraz za mniejsze pieniądze, a już teraz nim dysponować? To jest pytanie, bo jeszcze ktoś nam go sprzątnie sprzed nosa. A powiem szczerze, taki Paquetá to by było coś ciekawego. Może grać SP i SPO, czyli u nas na te pozycje akurat potrzebujemy zawodnika. 27, wiecie co, zlecimy negocjacje dotyczące kupna, ale zacznijmy je troszeczkę niżej. Oni muszą go sprzedać, tylko nie schodzimy powyżej 30 milionów. Zobaczymy, jak się wysypią te negocjacje, mamy jeszcze czas, mamy alternatywy, jest dobrze. No a ja tutaj chcę z tym Lópezem rozmawiać, słuchajcie, chcę z tym Lópezem z Romy rozmawiać. Ja go chcę u nas. Uważam, że to jest naprawdę zawodnik, który jest nam potrzebny i to może być klucz do naszych, no miejmy nadzieję, że sukcesów w tym sezonie. Tak więc rozmawiamy z chłopakiem i miejmy nadzieję, że się to uda. Zaoferuj kwotę, słuchajcie, 39 milionów, to jest moja propozycja. 58. Nie wiem, czy się na Sorii jednak nie skończy. Oni go bronią jak lwy, ja to rozumiem, słuchajcie, ale czuję, że tutaj naprawdę nie będziemy mieli argumentów. 54. Naprawdę uważam, że ten Soria da radę. Nie, ale myślę, że ten Soria 8-4 da radę. Słuchajcie, sprawdzałem sytuację Juventusu. Soria jest drugim bramkarzem, pierwszym jest oczywiście Wojtek Szczęsny, więc wydaje mi się, że pomożemy Polakowi też, zabierzemy mu konkurenta i tak zupełnie na poważnie uważam, że to jest naprawdę spoko opcja. Uważam, że to jest naprawdę spoko rozwiązanie z tym Sorią, wróci sobie do kraju, więc porozmawiajmy. Wartość to są 22 miliony, 27 powinniśmy za niego dawać według naszego asystenta. No wydaje się być to dużo jak za piłkarza, który nie jest im do życia niezbędny. Swoją drogą mega mocno obsadzona bramka Juventusu, patrząc na to. Słuchajcie, no 22, ma napisane 22 wartość, to ja chcę Wam dać 22, co Wy na to? 34, mordeczko, słuchaj, jakby nie. Co Ty na to? 5. Bo chcemy bramkarza na teraz. Uważam, że to jest warte tyle. Yo, dobra, to w takim razie wolę dać za tego Lopeza więcej, bo ten Lopez wytrzyma nam dłużej. Bo ten Lopez zwyczajnie wytrzyma nam dłużej. No 30 banik za tego typa, to jest trochę za dużo w moim odczuciu. Nie, to jest moim zdaniem za dużo. To jest moim zdaniem za dużo. To już wolę stracić możliwość tego SPO i tak, to jest moim zdaniem za dużo. Nie, walcie się, naprawdę, nie bawimy się w to, nie ma mowy. Nie tańczymy w ten sposób, naprawdę. Zgłosimy się jeszcze raz po tego Lopeza. Miejmy nadzieję, że chłopak jest tego warty, bo już naprawdę te nasze umizgi są, myślę, dosyć irytujące. A my zgłaszamy się pod Diego Carlosa. Zlećmy negocjacje, słuchajcie. Zacznijcie mi tutaj proszę od 28. Nie chcę dawać więcej niż 37. To jest gościu w swoim prime, więc warto za niego dać sporo pieniędzy. Ale też fajnie by było się jakoś ograniczać. Ok, tak więc słuchajcie, wjeżdżamy w końcóweczkę lipca, więc jeszcze troszkę czasu do startu ligi. Na pewno fajne jest to, że jakby już wiele składu mamy zbudowane i to jest spoko sprawa. Rowo został sprzedany, miło. Rozmowy spełzły na niczym, tak? Tak jest, spełzły na niczym, więc samemu będziemy musieli porozmawiać z Lipskiem. Rozumiem, że oni chcą go bronić, ale ja go tak samo chcę, słuchajcie. Ja go tak samo chcę, bo przede wszystkim finansowo, jeśli chodzi o szatnie, nam się to będzie spinało. A to jest gościu idealnie na 3 sezony, 2 sezony. I wydaje mi się, że wtedy już naprawdę, nie mogę powiedzieć, że mamy pewny awans do Europy, ale będziemy mieli naprawdę skład na to, żeby o tą Europę walczyć. Note chce od nas kupić Velasco. Żelazko zostaje, nie ma mowy, tego gościa nigdzie nie puścimy. Jego klauzuli będziemy bronić i w ogóle, bo on jest warty dużo więcej. Będzie warty dużo więcej w przyszłości. Mamy, słuchajcie, scoutingi porobione, więc zobaczmy. Antonio, inny klub skłacił klauzulę odstępnego. Jest tym klubem Bolonia. I teraz sam przed sobą muszę się zastanowić, czy ja go powinienem bronić, czy nie. Tak naprawdę. Bo mogę go obronić. Mogę go obronić i czy ja chcę to zrobić. I wydaje mi się, że tą jedną obronę na Marcosie Antonio wykorzystam. Wydaje mi się, że to jest do zrobienia, a jeżeli nawet go będę chciał sprzedać, nawet w styczniu, to ja go sprzedam za więcej pieniędzy. Więc ja go chcę obronić. Usiądźmy przy stole, Marcosie, porozmawiajmy. Tutaj siedzi Ronaldo, jest poza kamerą, go nie widzisz, ale pamiętaj, Brazylijczyku kochany, że ikona twojego narodu siedzi tu razem ze mną. Zero presji. Mordo, rotacyjne występy, rotacyjne. No, to mi się podoba. Fajnie. Słuchajmy, stary, 5 lat, cały czas jesteś dzieciak, 22 lata, stary, co ty wiesz o życiu? Klauzula odstępnego bardzo przyjemna, więc przynajmniej 2 razy więcej będzie trzeba za niego zapłacić. Kolego, powiem ci tak. Tak. No i pięknie, mamy to zrobione. Ronaldo, obrigado, na razie, więc to mamy zrobione. I ta sprawa jest rozwiązana. No nic, tak więc słuchajcie, zobaczmy jeszcze scoutingi, kogo my tutaj mamy wykrytego. Tego Kunie sobie rozważyliśmy, ale to nie jest piłkarz, który nas interesuje. João Vitor tak samo, to nie jest zawodnik, który jest w takim razie dla nas istotny. Co tutaj się dzieje dalej? 76 oceny ogólnej w wieku 21 lat, mordeczko. Szanuję bardzo. Jeszcze tego pana tutaj mamy, 76 oceny ogólnej w wieku 20 lat, mordeczko. Szanuję bardzo i powiem szczerze, nie chcemy żadnych Brazylijczyków tutaj. Nie chcemy żadnych Brazylijczyków, nie chcemy żadnych Portugalczyków, my weźmiemy tego gościa. Wydaje mi się, słuchajcie, za 6 milionów NPS, LS. Słuchaj, bierzemy go w ogóle, tutaj nie mam pytań i to jest ogromna oszczędność i powiem szczerze, weźmiemy go na pewno, ale nie wiem nie wiem co z tym pakietą zrobimy, czy go weźmiemy czy nie, ale tego gościa bierzemy i w ogóle ja tutaj absolutnie nie mam zamiaru się zastanawiać nad tym. Negocjujemy z tobą, dawaj do nas, będzie fajnie. Spodobać się, nie wiem co więcej mogę powiedzieć, Ronaldo siedzi tutaj. Nie, tego gościa chcemy, słuchajcie, rotacyjny. No to jest idealne uzupełnienie, słuchajcie, więc w tym momencie poczekamy na pakietę na przyszły sezon ewentualnie, albo na styczeń tego Portugalczyka. Po prostu, tak zrobimy. To nam uwalnia budżet masakrycznie mocno. ale ten Sociedad żeśmy teraz zrobili w bambuko po prostu. Stary, proponuję 30. Zasługujesz na taki pieniądz. No i pięknie. Słuchajcie, znikąd piękny transfer. Znikąd piękny transfer, wycofujemy, tego Paquety nie potrzebujemy teraz, naprawdę, tego Paquety teraz nie potrzebujemy. Teraz chcemy kupić Diego Carlosa i chcemy kupić Lópeza i uważam, że jesteśmy naprawdę na przyszły sezon obudowani fest. Obudowani tak, że po prostu nikt nie ma do nas tutaj dojścia. Ale powiem szczerze, o tym ile starań wymaga od nas ten sezon i jakby to okienko pokazuje ilość odcinków z tego okienka. Ja zdaję sobie sprawę, że strasznie długo to trwa, ale mam wrażenie, słuchajcie, że to zaprocentuje naprawdę. I też fajne jest to, ile pieniędzy mamy tutaj dzięki dobrej polityce transferowej. Tutaj nie ma żadnego bogatego inwestora i tak dalej. Kupiliśmy Kufrę za 10 milionów z jakiejś Argentyny, nie? Sprzedaliśmy za 30, a i tak się nie czujemy osłabieni, bo kupiliśmy Tavaresa, a wyciągnęliśmy Barcelonie Kurukeję za 20. Więc uważam, że pod względem, wiecie, bycia dyrektorem sportowym, to my tutaj naprawdę robimy duże rzeczy. 40 milionów, jesteśmy w stanie zapłacić tutaj, nie powiem, że każde pieniądze, ale naprawdę duże pieniądze. I tak jak mówię, wolę dać 54 za niego, bo jest 2 lata młodszy od tego Sori, niż za Sorię taki hajs. Aczkolwiek nadal uważam, że jesteśmy w stanie tutaj troszeczkę cię przenegocjować. Ja nie widzę sytuacji, w której my go będziemy sprzedawali za duże pieniądze, przyznam szczerze. Więc ja jestem w stanie wam oddać 1/4 z ewentualnego transferu. Naprawdę. To mi się podoba. Jeżeli stracimy na tym transferze w przyszłości, to mnie nie boli. My go chcemy, żeby on przez te 3 lata trzymał ten swój top, trzymał naszą obronę za twarze i żeby był tym, czego tak bardzo potrzebujemy, po prostu. Więc jego negocjujemy, a z Diego Carlosem nie dość, że czekamy dlatego, że są obrażeni, to czekamy jeszcze na to, żeby dowiedzieć się z West Hamu, ile kosztuje Luis Felipe, ewentualnie. Kluczowy piłkarz, no oczywiście, że tak, stary, no oczywiście, że tak. 4 lata, nie, 5 lat, chcemy cię na 5 lat. Masz być tutaj elementem tego projektu naprawdę na dłużej. Klauzula odstępnego oczywiście, że tak, 200 milionów. Co wy na to? 102, spoko. Jak coś, to ktoś cię kupi za klauzulę. Dla nas to nie jest problem. Dla nas to nie jest problem. Wracaj do Hiszpanii. Wracaj do Hiszpanii. 60 zarabiasz, proponuję 80, bo możemy dać 70, bo możemy ci dać tyle. I pięknie. Farkę zadowolony. My jesteśmy zadowoleni. I słuchajcie, mamy nową jedynkę w zespole. Mamy nową jedynkę w zespole. Mamy nowego naprawdę piłkarza, który liczę, że tutaj, że to jest ten element, że to jest gdzieś, jeżeli popełniałem błąd, to że popełniałem ten błąd tutaj. Mamy nową jedynkę i to mi się podoba, słuchajcie. W tym momencie naprawdę brakuje nam tylko obrońcy i mamy skład topowy, w moim odczuciu. Zobaczcie, Joaquin, tutaj oczywiście Salisu jest kontuzjowany, ale niech na razie tak to będzie. Emerson z prawej strony, może wejść Tavares. Z lewej strony oczywiście Kukureja, ale może wejść Tavares, albo może wejść Neves, który tak samo może zagrać na środku obrony. Tutaj mamy Czumiego, z którym prawdopodobnie pożegnamy się w styczniu. Taka jest prawda. Tutaj będziemy mieli Florentino, tutaj będziemy mieli Wendela. Tutaj mamy na lewe skrzydło Baren. Tego nie rozważyłem pod tym względem tego transferu. Na lewe skrzydło mamy... Bo tego nie rozważyłem, że ściągam prawdopodobnie Baska. I to może być trochę problem. Czekajcie, ale zaraz ten problem rozwiążemy. Tutaj mamy Andera. więc mamy Andera ewentualnie, ale tak, no na lewej stronie może grać sobie tutaj na spokojnie teraz cyk, w ten sposób może to wyglądać, więc to nie wygląda źle i tutaj mamy 2 zawodników do wejścia, w zasadzie 3. Uważam, że jest dobrze. Kadra jest dosyć wąska, ale pamiętajmy o tym, że tą kadrę jeszcze wzbogacimy o 1 piłkarza plus cały czas juniorów sobie szukamy, nie? Naprawdę uważam, że jesteśmy w dobrym miejscu w tym momencie, naprawdę wydaje mi się, że jest fajnie. Prawdopodobnie zatrudnimy sobie jeszcze 1 dodatkowego skauta, żeby wypełnić jakby treścią to wszystko i... No w moim odczuciu jest dobrze, w moim odczuciu jest naprawdę fajnie. Zastanawiam się, czy ten Paquetá mnie kusi, ale czy te pieniądze warto wydawać teraz? Wiecie, o co chodzi, nie? Czy te pieniądze na tego Paquetá albo na tego Portugalczyka warto wydawać teraz? Zresztą ile my mamy w ogóle jeszcze pieniędzy? Bo pamiętajmy, że musimy mieć duży zysk. Cały czas mamy duży zysk, to jest ważne. No i cały czas mamy ten kwit, nie? Cały czas mamy te pieniądze, ale kupmy najpierw tego obrońcę, potem zadecydujemy. Zbroimy się strasznie, zbroimy się okrutnie. Ale słuchajcie, cała ta nasza praca z poprzednich sezonów i to mądre naprawdę w moim odczuciu zarządzanie finansami teraz się opłaca i teraz się spłaca. Więc ja nie mam tutaj wyrzutów sumienia, że teraz tak szastamy tą gotówą. No bo naprawdę tutaj mocno pięknie. Tutaj naprawdę wydaje mi się, że zbieramy teraz żniwo naprawdę odpowiedzialnej polityki transferowej przez długi czas i możliwe, że ta polityka transferowa też kosztowała nas wyniki, nie będę tego wykluczał, ale mam wrażenie, że naprawdę teraz to wszystko odpali. Jak teraz nie odpali, to już naprawdę tej kariery nie rozumiem. Słuchajcie, piękny brazylijski talent. Piękny brazylijski talent pojawił się w naszej szkółce. Niestety jeszcze jest chłop nie do ruszenia, bo jest za młody. Źle to zabrzmiało teraz, jak o tym myślę. Ale jak ty... No nie. Czemu musisz być bramkarzem, no? Czemu tylko bramkarze? I która to jest kariera, że tylko bramkarze mi siadają? Aj, no dobrze. Ciebie bierzemy, bo ciebie sprzedamy, bo musimy cały czas realizować cel juniorski. Ale czemu, no? Czemu to znowuż musiał być bramkarz? Naprawdę? Aj, nie mam pytań, ale zobaczcie, co jest fajne. Najstarsi zawodnicy są bramkarze, 27 lat, nie? Super sprawa. Dobra, gościu, na listę transferową. Ale możemy sobie to przy okazji wykorzystać. No i raczej to nie jest twój numer, nie? Jakby... Raczej nie. Ósemkę to ty możesz mieć, ale... Nie będziesz miał 44, bo nie chcę mi się jechać. Dobra, to co ważne, słuchajcie, weźmy sobie w takim razie teraz tą naszą szkółkę transferową i znaczy kadrę juniorską tak naprawdę i rozwiniemy sobie ten scouting, bo możemy to zrobić, stać nas na to. Mamy Chorwata, nie wyślę go do Chorwacji, słuchajcie, nie wyślę go do Chorwacji. Wolałbym jednak, żebyśmy wysłali go w te rejony, które nas tu najbardziej interesują, czyli te Ameryki Południowe. I poszukajmy sobie jakiegoś może... Wiecie co, nie szukaliśmy jeszcze, mam wrażenie, w Peru, więc poszukaj nam jakiegoś peruwiańskiego talentu, więc to mamy wysłane. Zobaczmy, czy jest ktoś jeszcze ciekawy tu. No, Portugalczyk, 4x4, co? Weźmiemy go sobie, jego wyślemy do Brazylii. Nie, mamy Brazylii, to jego wyślemy do Portugalii, to akurat nie jest problem. Znajdź nam nowego Cristiano Ronaldo. Słuchajcie, panowie, jedyna wytyczna to nie bramkarz, a resztę róbcie co chcecie, naprawdę. Więc to robimy, dwóch nowych scoutów ściągniętych, więc też w infrastrukturę te pieniądze inwestujemy, nie tylko w zawodników. No i dobra, czekamy w takim razie na to, co się tutaj wydarzy, jeśli chodzi o scouting tego Andersona, czy jakąś tam nazywa? Luisa Felipe, Boże Święty. Anderson też był, ale to już dawno nie jest. Swoją drogą ciekawe jest to, że droga zawodników z lat jest brazylijskich do West Hamu po raz kolejny. Fajny kierunek, że jakby taki szlak troszeczkę się zrobił. A my mamy tak... Oj... Bo na to nie byłem gotowy, na to nie mieliśmy planu B w ogóle. Shit. Na to nie było planu B. Na to nie byliśmy w ogóle przygotowani. Tak zupełnie nie byłem na to gotowy, a plazy już nie bronimy. Yo, na to w ogóle nie byłem gotowy. Tak zupełnie nie byłem na to gotowy. Fucking. Zapisz to. I tak zupełnie. A już go nie bronimy, słuchajcie. Wpłacili to wpłacili. Oj, to jest problem. No nie zabiorę, wiecie, chłopakowi drogi do Liverpoolu, nie? Aj, kogo teraz w takim razie ściągnąć? Ezekiel Barco? No nie, to nie jest... To nie będzie tyle bramek, coś czuję. Miguela byłem gotów sprzedać, bo byłem przekonany, że plazy nikt nie ruszy nam za te pieniądze. A teraz jestem troszeczkę w szoku. Możemy zrobić... Inaczej, możemy kupić na przykład tego pana i wyciągnąć plazę wyżej, prawda? Ale... Znaczy nie plazę, tylko Gabriela Martinelliego wyżej. Jest to pomysł. Możemy Almadę wyciągnąć wyżej z tego, co mi się wydaje, albo Almadę rzucić na bok i ściągnąć tego Portugalczyka. Nie zastępujemy tylko wtedy pozycji 1 do 1 i to może się na nas zemścić. Rozumiecie, o co chodzi, nie? I to może nas ugryźć w tyłek po prostu. Żeby kupić tego SPO i wtedy wyciągnąć jednego z naszych do góry. Almada może, bo Gabriel może grać napastnika. Wtedy Velasco i ten. Tak chyba zrobimy, kupimy chyba tego SPO, Almadę wtedy rzucimy tu. I w miejsce Plazy będzie ten Portugalczyk. Wydaje mi się, że tak to się skończy. Tylko wtedy będę musiał wypożyczyć ewentualnie jednego napastnika, żeby mieć kogoś na ławce, kto mi nie będzie jęczał, a kto mi pozwoli grać 2 napastnikami, jeżeli będzie konieczna zmiana systemu. Tak zrobimy, no. Tak zrobimy, dobra, więc mamy, nie bronimy go, czekamy aż wpłynie gotówka. I tylko teraz trzeba się zastanowić, czy chcę wymienić Paquetę, czy chcę Portugalczyka. Czy chcę Paquetę, czy chcę Portugalczyka. To jest jedyna rzecz, którą tutaj, na którą tutaj trzeba się zastanowić. Paquetę jest fajny ze względu, wiecie, na to, że jest Brazylijczykiem, prawda? No bo Coutinho to tutaj... No nie jest dla nas opcja, nie jest dla nas opcja ze względu na pieniądze po prostu, które on zarabia. Coutinho byśmy mogli wziąć jako wolnego agenta, tak się pewnie skończy, nie ukrywam, że tak mam to w planach. Dobra, zobaczmy sobie w takim razie, jak to wygląda tutaj, jeśli chodzi o tych zawodników. Tak, Paquetá jest SPO, 24 lata i 3 cechy. SPO 27 lat, 4 cechy, ocena ogólna jest taka sama, to jest istotne. On zarabia bardzo mało, to jest też ważna sprawa. Ten zarabia 51, ale to umówmy się, są takie same pensje, bo... Chociaż nie wiem, bo temu dam tamtą pensję. Tutaj płacimy około 35 milionów, tak? To było 35 milionów, tutaj będziemy musieli zapłacić pewnie też coś koło tego. Co ma? Często robi wślizgi, dryg, techniczny dribbler. Ten co robi? Zobaczmy, co on robi. Dryg, uderzenia z daleka, rozgrywający, techniczny dribbler. Nie, wydaje mi się, że to jest lepsza opcja. Nie wiem czemu, ale ja czuję, że to jest lepsza opcja. Mam w głowie takie po prostu przekonanie. Mam w głowie takie przekonanie, więc spróbujmy to wynegocjować. Spróbujmy to wynegocjować. Nie wiem, mam takie przekonanie. Nadal będziemy mieli młody skład, a też wydaje mi się, że tutaj warto w niego zainwestować, a Paquetę możemy sobie wziąć na przyszły sezon za kontrakt i może w jakieś inne miejsce wskoczy, zobaczymy. Wydaje mi się, że ten Plaza odchodzi, słuchajcie, no tego się nie spodziewałem, tego się naprawdę nie spodziewałem w tym momencie, no ale stało się i co, no trzeba po prostu do tego podejść w ten sposób. 82 masz, no to w takim razie nie, w takim razie nie mam mowy, my idziemy po... Powrót Carlosa Alberto do Hiszpanii po prostu i robimy to w ten sposób. Przepraszam, Diego Carlosa. Będziecie musieli być przygotowani, tu będzie wiele pomyłek. Rozmawiamy z Lipskiem, czy negocjujemy to? Wolę go kupić sobie sam, bo wtedy będzie mógł zadebiutować. Wydaje mi się, że on nie będzie potrzebował tyle czasu, żeby wejść w drużynę, więc będzie mógł na spokojnie sobie tutaj zadebiutować. Tak więc zobaczmy, jak to będzie wszystko wyglądało. Zaoferuj kwotę za piłkarza, tak jest, proponuję wam w takim razie 33 miliony i oni się zgadzają. Myślę, że tutaj nie przepłaciłem jakoś strasznie. W takim razie negocjujemy teraz z samym zainteresowanym. Ważne jest to, żeby on był ważny, nie kluczowy, to jest dla mnie istotne, mam nadzieję, że to nam się uda. Miejmy nadzieję, że to przejdzie. Kluczowy, no nie, to nie przejdzie, no ale już to zaakceptujmy. Nie ma problemu. 4 lata, wolę cię mieć jednak na dłużej, nie na 5, tylko na 4, przepraszam, to był misklik. Panie Jackie Chan, pan się na mnie nie denerwuje, więc to robimy w ten sposób. Super. Klauzula musi być, sorry. Witam w Hiszpanii, więc klauzulę dajemy. Spoko, ta klauzula jest dla mnie fajna. Akceptuję ją bez najmniejszego problemu. Powiem tak, spoko. Jakby jeżeli potrzebuję tej gotówy teraz na, nie wiem, dom czy coś, spoko. Mi to odpowiada, więc mamy, słuchajcie, kupionego środkowego obrońcę, który pasuje nam tutaj naprawdę ładnie i on zagra w pierwszym meczu, nie widzę w tym problemu. Potrenuję chwilę z drużyną, tutaj nie ma problemu. Tylko pytanie jest jedno moje, jaki on ma numer, to mnie najbardziej zastanawia, tylko będziemy musieli zobaczyć, jak się prezentuje w naszym stroju, jaki ma numer na koszulce. I słuchajcie, Plaza odszedł, to zwalnia nam numer swoją drogą. Dziewiątkę, nie? Plaza nam zwolnił. Dziesiątka, nie, ty, mordo, nie, ty fajnie, ale jeszcze nie czas. Możesz mieć 15. Dyszka się swoją drogą zwolniła, dyszkę weźmie Portugalczyk, a w przyszłym sezonie, jeżeli zapracuje, to Gabriel Martinelli weźmie dziewiątkę. Więc tak zrobimy. A jaki numer ma nasz obrońca nowy? Szóstka. No to spoko, no to pięknie. Dobra, tak więc jesteśmy gotowi, słuchajcie. Zaraz pierwszy mecz w tym sezonie z Hetafe. To jest naprawdę nasz nowy zespół. Taki nowy, ale mam wrażenie, że lepszy. Mimo wszystko mam wrażenie, że tutaj jesteśmy dużo lepszą drużyną. Takie jest moje zdanie. Jakby ogólnie tutaj mam wrażenie, że jesteśmy potężniejsi. I to dosłownie. Emerson, oferta wycofana, dogadana sprzedaż 38 milionów, czyli troszkę więcej musimy dopłacić, ale inne kluby też wiedzą, że my mamy teraz duży hajs, prawda? Więc też na to trzeba spojrzeć z tej perspektywy. Negocjujemy z samym zainteresowanym. Oczywiście będzie piłkarzem kluczowym. Pytanie, jak to będzie wyglądało dalej. I pakiety, słuchajcie, będę miał w myślach do podpisania w styczniu. Jakby to nie jest tak, że my ten plan porzucamy, ale w styczniu go weźmiemy pewnie. W styczniu go weźmiemy pewnie i tak to zrobimy. Gościu, posłuchajmy teraz. 5 lat, bo myślę, że spokojnie możesz tyle u nas pograć. Fajnie, fajnie, fajnie. 71 klauzula odstępnego, spoko, nie ma problemu, podoba mi się. I... no nie, ten bonus jest bez sensu. Ale tak to możemy się zgodzić. Nie ma problemu. Kuman zadowolony, ja zadowolony. No i mamy nową dziesiątkę. Dostał 8, ale my mu damy 10. Dostał 8, ale my mu damy 10. Chcemy, żeby latał z tą dyszką na plecach. Tak też to będzie wyglądało. Gdzie ty jesteś? SPO, zmień numer. Nie, masz mieć dyszkę, słuchaj. Masz mieć dyszkę. To mi się podoba. No i zobaczmy w takim razie, jak to będzie wyglądało w nadchodzącym spotkaniu. Tylko chyba trzeba zrobić jednak zmiany, bo Tawaryż będzie rozgrywającym, co średnio mi się podoba. Ale podoba mi się to, że już teraz ma wyższą ocenę ogólną. Tak więc w tym meczu... ty nie zadebiutujesz, bo dla ciebie to jest jednak nowa liga, więc zrobimy tak, że w tym meczu zobaczymy Velasco na lewej stronie. Cyk. No i możemy być naprawdę zadowoleni z tego, jak to wygląda. Słuchajcie, naprawdę jestem dumny z tego, co zbudowaliśmy, tylko teraz, żeby to działało. To jest najważniejsze. Żeby teraz to chodziło i to mnie interesuje w tym momencie i fajnie by było znaleźć napastnika na wypożyczenie. To jest dla mnie też istotne. Kurukeja, fajnie. Fajnie Napoli, podziwiam optymizm. Nie chce mi się z wami gadać. Już jednego kupiliście, wystarczy, bez przesady. Więc zobaczmy, czy są jacyś napastnicy do wypożyczenia ciekawi w tym naszym świecie futbolowym. Wątpię, co prawda. Ale może, kto wie. Zobaczmy sobie to na początku z La Ligi. Premier League. No dobra, zobaczmy z Premier League. Nie wiem, czemu kliknąłem odruchowo na Premier League. Na przykład jest ten gościu. 12 dni będziemy go skautowali. No dobra, to go skautujmy. Oczywiście staramy się tutaj znaleźć takie wypożyczenia, które mają sens, jak widzicie. Nie chcę każdego Anglika tu ściągać i tak dalej. Czy z Francji jest ktoś ciekawy? Ten gościu z Toulouse. No to nie jest napastnik, potrzebujemy napastnika, więc nie widzę tu nikogo ciekawego. No najbardziej liczę na tą naszą ligę, ale jeszcze Bundesligę zobaczmy. Czy jest jakiś napadzior, którego ktoś chce wypożyczyć? Na przykład ten Argentyńczyk, zobaczmy go sobie. Scouting potrwa 12 dni, więc na spokojnie będziemy mieli czas, żeby to zrobić. Eredivisie raczej nie, Syria, może tu ktoś będzie ciekawy, napastnik jakiś. Skaliari. Zobaczymy, jak on wygląda. Wątpię, żeby wyglądał dobrze, ale sprawdźmy to. I... gdzie jest ta nasza liga w ogóle? Jest. Dobra, La Liga Santander. Czy ktoś ciekawy się tutaj pokazuje? Jordi Escobar. Dobre nazwisko. Szanuję za nazwisko, więc sprawdźmy go. Nie, no sprawdzimy każdego tak naprawdę. I zobaczymy. Więc obserwuj nam go i jeszcze ostatniego obserwuj. Więc tych będziemy mieli szybciej, nie? Wszyscy 12 dni. Więc to tak, ale jeszcze chciałbym, żebyśmy tu wzięli sobie dowolny i zobaczymy z dużych zespołów, czy jest ktoś, kogo my byśmy byli chcieli wypożyczyć i nam wypożyczą. Może by się tak udało, ale myślę, że może być z tym duży problem. Więc przejdźmy do takich zespołów, no właśnie, jak Atletico Madryt. Tam będzie większa nadzieja na to. João Felix młody może wypożyczą. A na przykład ten gościu, zobaczmy go. Nie znam, więc jestem ciekawy, jak on się tam prezentuje. Kończy mu się kontrakt, więc może ewentualnie w kontekście przyszłości jest to też ciekawe sprawdzenie. Sprawdźmy tego gościa z Albanii. O, Abel Ruiz, sprawdźmy go sobie, ma w sobie to coś. Kogoś takiego potrzebujemy, żeby on mógł być na tej ławce, żeby miał tą kartę ewentualnie złotą, żeby był w tym odwodzie dla nas, nie? Żeby nie było potem problemu, że brakuje nam jednego zawodnika do grania. Lukajowicz, 310 tysięcy tylko temu. Taki Mariano byłby na przykład też ciekawy, no nie? Więc zobaczymy go sobie. Więc sporo tych piłkarzy tutaj mamy, aczkolwiek Mariano będziemy 30 plus dni, więc wiecie co, Mariano to sobie zdejmiemy stąd już, bo tutaj za 30 plus dni to ja już zapomnę, że ja w ogóle chciałem jakiegoś napastnika, więc weźmy mu to, zdejmijmy i zobaczmy po prostu, czy możemy go wypożyczyć, czy też nie. Wypożyczenie? Nie. No to spadaj. Dobra, tak więc poczekamy, słuchajcie, na te scoutingi, zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Ten odcinek będzie troszkę dłuższy, ale już nie ukrywam, chcę dociągnąć po prostu to okienko transferowe do końca, no bo już naprawdę za długo tutaj siedzimy w tym wszystkim. Czas na konferencję prasową, do wszystkiego podejdziemy na liściu, chociaż to brzmi też bardzo dwuznacznie. Więc zobaczymy, czy to będzie miało wpływ pozytywny na spotkanie z Getafe. Miejmy nadzieję, że tak, słuchajcie. Mecz istotny, żeby po prostu zacząć dobrze ten sezon i miejmy nadzieję, że to po prostu będzie wyznacznik na całe te rozgrywki. 0-2, bardzo mnie to cieszy, Almada strzela, Ansu Fati strzela. No mam nadzieję, że to jest rzeczywiście taka fajna, taka dobra moneta na ten sezon. Poczekamy, żeby Almada i Fati dociągnęli do 85, wtedy wskoczy tutaj, no wskoczą tu inni zawodnicy do rozwoju, bo mamy takich, których musimy teraz rozwijać, a my lecimy sobie na spokojnie dalej w ten sierpień. Co się tutaj dzieje? Emerson nas nie interesuje, a to jest zawodnik, którego rozwijać będziemy mocno. To jest zawodnik, którego naprawdę musimy tutaj zainwestować, a Czumi inny klub wpłacił kwotę odstępnego, Hertha Berlin to jest, ale my Czumiego chcemy obronić. My Czumiego chcemy obronić, bo na tym etapie ja już nie chcę szukać kolejnego rezerwowego obrońcy i tak dalej. Ja chcę Czumiego w tym momencie obronić, więc negocjujemy z samym zainteresowanym i postaramy się go tutaj w tej naszej słonecznej Hiszpanii zatrzymać. Nie idź do Berlina, będziesz żył, stary, mieszkasz w pięknym mieście, masz Ronaldo, każdemu będę to mówił, bo to na każdego działa. Masz Ronaldo jako kolegę, więc czym ty się będziesz w ogóle tu przejmować? Jesteś dla nas warty 200 milionów, mordo, 200 milionów. No i to mi się podoba, 28 za tyle to już go będę mógł puścić, super sprawa. Fajny kontrakcik, podoba mi się, a weź podpiszę ci. No i mamy załatwione przynajmniej to, że on u nas zostaje, a my czekamy w takim razie na to, co przyniosą kolejne dni. Po prostu musimy poczekać na te raporty skautowskie, no bo to jest dla nas istotne. Joaquin. Czy ja Joaquina mogę obronić? Wydaje mi się, że jeszcze mogę raz obronić Joaquina, więc to zrobię. Wydaje mi się, że możemy z nim, słuchajcie, jeszcze przenegocjować. To wydaje mi się, że Joaquina mogę obronić, ale na pewno bronię go ostatni raz, jeżeli już to kiedyś robiłem. Nie wydaje mi się, ale możliwe, że już to kiedyś robiłem. No a nic dziwnego, że on tutaj jest stary kluczowym zawodnikiem. Nie będę cię oszukiwał, bo jesteś dla mnie ważny. Jesteś kapitanem tego zespołu tak naprawdę. 5 lat kontraktu możesz jeszcze mieć. Cieszy mnie to, że chcesz tutaj zostać. Klauzulę odstępnego stary Sidland warty 300 milionów, jak Leo Messi. 80, spoko, podoba mi się to. No i proponuję ci tak naprawdę, ja bym się w to nie bawił, w to bym też się nie bawił, tak naprawdę. Ile ty zarabiasz? 20, tak? Powiem ci szczerze, że dla mnie za zeszły sezon ogólnie ty jesteś warty podwojenia twoich zarobków. Taka jest prawda. Więc podwajamy jego zarobki i miejmy nadzieję, że będzie zadowolony, bo zarobiony jest na pewno, hehe. Dobra, więc co, teraz czekamy na spotkanie z Malagą, potem już chyba raczej bez większych przeszkód będziemy mogli iść w kierunku zakończenia tego okna transferowego, no które, tak jak mówię, trwało już naprawdę długo, ale No uważam, że jest, kurczę, uważam, że jest dobre to okno. Naprawdę uważam, że jest dobre to okno. Wraca Salisu po kontuzji, ale oczywiście no w tym meczu jeszcze nie dostanie czasu na boisku. Velasco zmieni się z Almadą i tutaj zadebiutuje Chiquinho, chyba tak się czyta jego nazwisko. Gabriel Martinelli zmieni się z Velasco, więc tutaj drobna zmiana, żeby też Gabriel zobaczył, że wiecie, że go tu pilnujemy, że jest na cenzurowanym. Gramy z Malagą u siebie, więc miejmy nadzieję, że kibice poniosą nas do zwycięstwa pierwszego na naszym stadionie i po dwóch spotkaniach mamy 6 punktów. Almada strzela. Świetnie, świetnie. Naprawdę to mnie mega cieszy. Oferta transferu Joaquina, czyli obronione, ale jeszcze tam będą u niego walczyli. Możecie sobie walczyć. My się na to nie patrzymy w ogóle. Nie chcemy ich sprzedawać, zwyczajnie. Nie chcemy ich sprzedawać. To jest ten sezon, słuchajcie. To jest ten sezon, w którym zrobimy awans do europejskich pucharów. Zaczęliśmy tak, że możemy o tym myśleć, nie? Więc miejmy nadzieję, że to się utrzyma. Ansu Fati, 85 oceny ogólnej. No tutaj skład mamy naprawdę na możliwość walki o Ligę Mistrzów. Nie mówię oczywiście o Mistrzostwie Hiszpanii, ale naprawdę na możliwość walki o te najwyższe cele. No i zobaczmy, bo zbliża się ten 31 sierpnia i czy będziemy mieli do tego momentu dorobione scoutingi. To jest coś, co mnie teraz zastanawia. Przełożone spotkanie. Nathan Ake zdobyty przez Barcelonę, więc kolejny holenderski zawodnik podpisany. Tam za nim stoi Frankie de Jong, więc ciekawe, czy są dobrymi ziomeczkami. A my czekamy na mecz z Athletic Club. 7 już rzeczy w biurze plus 9, czyli spłynęły raporty. To cieszy. Zobaczymy, czy któregoś z tych zawodników będziemy chcieli wypożyczyć, bo że będziemy mogli, to raczej wiemy. Więc przejdźmy sobie tak od dołu, żeby wszystko widzieć. Raport skończył. Jezus, co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Dobra, raport a propos tego. No tutaj niestety nie widzę nikogo, kogo chciałbym pożyczyć, panowie. Tutaj dalej ktoś jest. Powiem tak, czy ty możesz grać na napastniku? Wydaje mi się, że on może grać na napastniku, prawda? Tak jest. Czy ja cię mogę wypożyczyć? Nie, szkoda. Bo to byłby idealny dodatek, nie? To byłby taki idealny dodatek do nas. Ale kupować tego gościa nam się nie opłaca zupełnie, tak bardzo, więc nie widzę tu zupełnie sensu. Rajkowicz, czy ty coś jesteś do grania? No nie jesteś. No tutaj no nikogo do grania nie ma niestety, bo tu patrzyliśmy na tę listę, więc ten scout chyba już odpada po prostu, jeśli chodzi o przydatność tych panów. Okej, ten Escobar może... Na ile, czy tego Jordiego Escobara możemy na 2 lata wypożyczyć? Szczerze, ja nie wiem, czy my go nie kupimy. Bo to jest 3 miliony. Zrobimy sobie z niego gościa ocenionego na 75. Powiemy mu, że nie będzie grał po prostu. Jeżeli on się zgodzi na to, że nie będzie grał, to my go kupimy, no. Wydaje mi się, że to ma sens. Wydaje mi się, że to naprawdę ma sens. Zaproponuj kupno, płacimy klauzulę odstępnego, my go sobie po prostu rozwiniemy do tych 75, wydaje mi się, że to jest naprawdę fajne, negocjujmy z nim, ważne jest to, żeby on był gotowy na tą rolę w zespole, no niezbyt istotną, po prostu, żeby on miał świadomość tego, że nie będzie grał zbyt często i to jest dla nas ważne. Stary, moja propozycja to jest sporadyczne występy. Okej, super. I zamiast wypożyczać gościa, mamy go na stałe i jeszcze my na nim będziemy mogli w przyszłości zarobić, bo go sobie dociągniemy do tych 75, tak jak mówię, i będziemy mogli być zadowoleni, nie? 20 milionów, 10, ale to jego raz będziemy mogli obronić przynajmniej, więc spoko. A poza tym, nawet jeżeli byśmy go nie bronili, 3 razy więcej na nim już zarobimy. Ile ty zarabiasz? 16, to 2 dyszki i rozejdźmy się do domu. Dobra panowie, bo ja mam jeszcze dużo pracy. No i super, i fajnie, i tyle, i spoko. Tylko trzeba gościowi zabrać 9, bo pewnie się na nią rzucił. Na 9 to on nie będzie miał u nas. Więc tak troszeczkę znikąd zrobiliśmy jeszcze ten transfer 20-latka. Ale to jest właśnie takie uzupełnienie, którego potrzebowaliśmy. Jeszcze może grać w ogóle gdzieś tam na skrzydle, więc to jest fantastyczna sprawa pod tym względem. No i super, no tylko tak jak się spodziewałem, tutaj pazernie poszedł, pazernie. Możesz mieć 29, proszę. No nie, możesz mieć 28, proszę bardzo i tyle. Tak więc powiem szczerze, mamy bardzo ciekawy skład na ten sezon, naprawdę bardzo ciekawy skład i liczę, że ten skład będzie grał dobrze, no taka jest moja nadzieja. Zobaczmy sobie tylko na napadzie tutaj Gabriela Martinelliego, tak to zrobimy. Tutaj się zmienicie, żeby zaskoczyć rywali. No i do składu powróci, a jeszcze nie powróci, ale w takim razie tutaj zobaczymy Tavaresa, debiutującego za Emersona. Tak więc drobne zmiany, ale fajne jest to, że możemy dokonywać tych drobnych zmian, żeby każdy pograł, ale też nie mamy za dużo piłkarzy na ten sezon, więc w ogóle rozwiązałem to, nie chwaląc się, naprawdę dobrze. A z Bilbao... Na ciężkim terenie wygrywamy 0-4. 3 bramki Ansu Fatiego. Słuchajcie, wygrać tyle w Bilbao to jest naprawdę niebywałe osiągnięcie. No możemy być z siebie dumni. Zaczynamy ten sezon mocno. Real Madryt jest tylko nad Realem Valladolid. Więc tylko były klub Ronaldo jest nad klubem Ronaldo. Ale jest też pod Ronaldo... Były klub Ronaldo. Czyli Barcelona. Dobra, tak czy siak, słuchajcie, możemy być z siebie naprawdę, naprawdę zadowoleni. Te transfery są mocne, skład jest mocny i miejmy nadzieję, że żadne kontuzje i żaden pech nie wygryzie nas z tej dobrej dyspozycji, w której jesteśmy. Co się tutaj dzieje? Joaquin nas nie interesuje, Czumi nas nie interesuje, comiesięczny raport zwiadowczy nas interesuje i na to patrzymy, więc... nie chce mi się już. 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 No chcę jednego większego, mam teraz, wiecie, większa jest szansa, że trafimy jednak na jakiegoś ciekawego gościa, więc swoją drogą, bo mam więcej scoutów. Swoją drogą, co się tu dzieje? Deportivo, nie, przepraszam, Boże Święty. No dobrze, Deportivo, ale... nie, to jest Leganés, przepraszam. Leganés wydaje 67 milionów. Dalej, Atletico wydaje 148, ale oni kogoś sprzedali. Co więcej, Athletic Club wydał 94 miliony, nikogo nie sprzedając. Co się tutaj dzieje? Villarreal zarobił, ok, ale za to Valencia zarobiła tylko te 3 miliony od nas, a wydała sama 127. Sevilla, no w miarę na równi. Eibar, no wydał troszeczkę, jak na taki klub to jest całkiem sporo. No my wydaliśmy tak naprawdę 30 milionów, no bo zobaczcie jaka tutaj jest różnica. Zarobił Sociedad, Real Madryt zarobił, bo sprzedał Edera Militao. O, to ciekawe, i Brahima Diaza. Jestem ciekawy, czy możemy zobaczyć, gdzie gdzie poszedł Eder Militao. W końcu, bo kto go kupił, kto mu płaci ten gruby hajs? Arsenal, no nie, to nic dziwnego, no jakby dla klubów z Premier League 100 tysięcy, jak splunąć, więc w ogóle tutaj nie ma żadnego problemu z tym. Tamte płace są dzikie momentami, więc zupełnie tutaj nie dziwi mnie to. Perez obiektem zainteresowania, już nie naszego, przynajmniej nie na razie. Velasco nie chcemy sprzedawać, ani wypożyczać. Mateusz de Ligt zamiast Barcelonę wybrał Real Madryt. Ciekawy ruch. A mógł z Nathanem Ake i z De Jongiem grać w jednym zespole, ale wydaje mi się, że to jest po prostu odpowiedź właśnie. Nathan Ake jest odpowiedzią na to, że nie udało się pozyskać de Lichta. No to co, lecimy dalej, lecimy. Zobaczmy, co nas tutaj jeszcze czeka w takim razie, czy coś ciekawego. Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że już nic ciekawego nas tu nie czeka. Mamy propozycję wypoczynania Orellany, ale na to zdecydujemy się ewentualnie w styczniu. W tym momencie nie chcę go wypuszczać. Chcę mieć troszkę więcej piłkarzy po naszej stronie. Florentino. Fuck! PSG, no co wyście narobili? Czemu w tym momencie? Czemu w tym momencie? No co wyście odwalili, no? Super, że zarobię 100 milionów, nie? Ale jak ja mam się teraz z tego... Kurde! Jego już nie obronimy. Nie, już nie możemy mu tego zablokować. A jakby te pozycje mieliśmy... Ja byłem przekonany, że nie uruchomi nikt tych klauzul teraz, bo to były takie pieniądze. Real Madryt, jesteście idiotami. Ale nie, no my przecież nie zapłacimy mu takich pieniędzy. Nie zapłacimy mu takich pieniędzy. Klauzura jest żałosna, nie? Jakby... Kurde. A my nie mamy na klauzulę teraz. O nie. O nie, my nie mamy na klauzulę, bo przecież... Ojoj. No musimy zrobić tak. Nie, nie mamy na klauzulę, czyli ja też jestem głupi, aczkolwiek dobra, on by nie zszedł tyle z pensji. Co my się oszukujemy, nie zszedłby tyle z pensji. Nie wierzę w to, ale nam to PSG wszystko zepsuło. I to tak bardzo wszystko. No nie, no odwalcie się ode mnie, no. Nie, no Salisu musimy obronić, sorry, nie mogę 2 godziny przed końcem stracić każdego. Co się tu teraz dzieje? Salisu, rozmawiamy z Salisu, on jest chyba poza tym, jest kontuzjowany, Nie, Salisu bronimy, przepraszam. To nie była poza tym, tak jak mówię, bronimy do tych naprawdę dużych kwot, a 50 milionów to nie jest duża kwota. Oczywiście, że jesteś kluczowy, wiesz, że... Zatem nie pamiętam, kiedy my z nim przedłużaliśmy, on zarabia 25 tysięcy, więc na pewno mogę go obronić. Ale to PSG mnie teraz rozwaliło po prostu. No i tej klauzuli już bronić nie będę, tak, to jest tak. Tej klauzuli już bronić na pewno nie będę. Zgadzam się. Nie wierzę w to, no. No nie wierzę w to. Nie wiem, jak teraz wyjść z tego impasu z Florentino, nie? Shit. Jak to zrobić? Jak to w ogóle? No bo Paquetá nie wiem, czy może grać tak nisko. Szczerze. Czy Paquetá może grać tak nisko? To mnie zastanawia, ale SP, no teoretycznie może. To nie jest taki box to box, ale on jeździ na tych wślizgach. 1,80 m, więc już taki, no nie jest zbyt, nie jest mały. Czekajcie, jak to wygląda u niego tutaj? Skoczność spoko, wytrzymały 91, ustawienie w ataku spoko, przechwyty 65. Dobra, słuchajcie, po prostu z Paquety zrobimy defensywnego pomocnika trochę bardziej. Cofniemy chłopa i tyle, no co mogę powiedzieć. Idziemy do AC Milanu. Nasze plany się tu sypnęły strasznie. No ale nie wiem, co mam wam powiedzieć. No ten Florentino zepsuł nam mega mocno zabawę. Znaczy, no nie sam Florentino, ale oczywiście... oczywiście zrobiło to PSG. 32, co wy na to? Spoko. Nie chciałem tutaj, wiecie co, wolałem dać troszeczkę ponad wartość nawet, mimo że mu się kończy kontrakt, ale nie chciałem zepsuć tego, bo jest jedyny piłkarz, którego tak naprawdę mamy tutaj, że jest pewniaczkiem do tego, żeby u nas wystąpił w tym środku pola takim, że znamy gościa i że jest okej. Dobra, tak więc słuchajcie, co mogę wam powiedzieć? Weźmy sobie to, zaakceptujmy. 4 lata zaakceptujmy. Klauzulę odstępnego oczywiście, kontroferta i to weźmy sobie tutaj. Spoko, to mi się podoba. I płaca, ile tam zarabiać? 50, to na 70 wskoczysz. Więc tak to robimy, on będzie zadowolony. Więc mamy nową ósemkę. Mamy nową ósemkę, słuchajcie, ale... No powiem tak, to powinniśmy rozbić spokojnie na 2 odcinki, ale sami widzieliście, ile się tutaj działo i co się tutaj działo. Więc mam nadzieję, że do tego momentu razem ze mną dotrwaliście. Jeżeli tak, to napiszcie proszę PSG, ale z dolarem zamiast S. Będę naprawdę zobowiązany i będzie mi bardzo miło, jeżeli jesteście tutaj w tym momencie. No wiem, że dłuższy odcinek, znowuż ja sam nie jestem przekonany do tego odcinku, słuchajcie, ale mamy rekord transferowy okienka, nie? I jakby zarabiamy na całym tym jakieś w ogóle chore pieniądze. No bo kupiliśmy tego Paquetę zamiast niego, a tu 113, więc no to jest spoko. No, fajne jest to, że miałem chociaż tego Paquetę w odwodzie, że był jakiś plan, bo gdybym nie miał tego Paquety, to szczerze nie wiem, kogo byśmy teraz kupili, bo zupełnie nie miałbym pomysłu na kogoś, kto by tutaj do nas pasował. I tyle, no więc tak to wygląda. Co my tutaj mamy? W Peru naszych zawodników szukamy sobie przyszłych, ale żadnego tu ciekawego nie widzę. 160 tak samo. No, chciałbym po prostu, wiecie, załatwić to 2, 3 kilkuset tysięcznymi transferami, niż tak dłubać w tych 100 tysiącach i tak dalej, nie? Bo to troszeczkę jest, troszeczkę to jest niehalo i to mi się odrobinę nie podoba. Dlatego też te marne transfery po prostu odrzucamy. Jak na razie ci skauci nie radzą sobie najlepiej, a my jesteśmy menadżerem miesiąca. Bardzo mi miło, zaczęliśmy świetnie. No i nic, tylko się cieszyć, słuchajcie, z tego, co tutaj mamy zbudowane. W tym miejscu oczywiście znajdzie się jeszcze Paquetá, który jest obecnie na kadrze. No nie wygląda to źle, no broń Boże, nie wygląda to źle. Czyli Wendel będzie musiał nas tu zabezpieczać, Paquetá będzie wyprowadzał piłę. Zobaczymy, słuchajcie, czy to zadziała w tym sezonie, nie wiem. Wiem jedno, po prostu najdłuższe okienko, jakie mieliśmy, ale chyba najciekawsze. Naprawdę, z wszystkich karier to było chyba najlepsze okienko transferowe. Absolutnie. Tymczasem wam bardzo dziękuję. Widzimy się jutro i zobaczymy, jak to wszystko zagra. To był Koza, kanał Koza Stream. Na razie. Piona!